mistrza olimpijskiego, ale wygląda na to, że nie jest przygotowany Nils Schumann do wielkiego biegania. Minął go Polak, atakuje, ale tam są wprawdzie Buker, Zbajke, Nijczycy. Idzie mocno Czapiecki, Czapiecki i Sepeń. Sepeń został, Kenijczycy. Czapiecki, kapitalny bieg Polaka. Proszę Państwa, będzie trzeci, będzie medal. Coś niewiarygodnego, brawo, brawo. To jest po prostu wielka niespodzianka. Czy będzie na tyle blisko Bookera na ostatnich metrach, aby skutecznie go zaatakować? Zobaczymy, jakie będzie tempo tego biegu. Minuta i 40 sekund z ułamkiem i już będziemy wszystko wiedzieć, ale widzę, że spokojnie. Pamiętamy, znamy to już z biegów Czapieckiego poprzednich. On od razu ustawia się na końcu stawki, nie wdaje się w tę przepychankę, byle tylko za daleko nie puścił tej grupy. André Buker biega tak jak lubi, czyli od samego początku na pierwszym miejscu, tuż za nim Antonio Reina. Bardzo mocno rozpoczęli w 25 sekund pierwsze okrążenie. W tej chwili zdecydował, że musi się trochę przesunąć, bo ta dwójka mu za bardzo uciekła. Przesuwa się Paweł Czapiecki w tej chwili na czwartym miejscu. Zdecydowanie powinien ruszyć, ponieważ Buker tutaj nie żartuje. A i Reina bardzo mocno poszedł. Tak, Reina trzyma się go. Paweł przechodzi. Zaraz wyjdzie na trzecie miejsce. Jeszcze dwa okrążenia do końca. Finał biegu na 800 metrów. Przypominamy, szansa na medal, ale Paweł musi ruszyć mocniej, za wolno. Buker strasznie się już oddalił, to jest prawie 10 metrów, Reina jest drugi, Czapiecki rusza, jakiś trochę zmęczony, wydaje mi się, go dycha bardzo głęboko, ciężko. Musi najpierw dogonić Hiszpana, no to jest pierwszy cel. Ale musi uciec również tym, którzy są tuż za nim. Tam jest Bogdan, Dimitrij Bogdan. Tuż za Polakiem ostatnie okrążenie właśnie się rozpoczęło. Buker chyba już jest niezagrożony, ale my mamy nadzieję, że będzie srebrny medal. Rusza Paweł Czapiecki, rusza, wyprzedza w tej chwili Reinę. Bardzo dobrze zrobił to dokładnie w tym miejscu, w którym trzeba, na przeciwległej prostej. I teraz zbliża się do Bukera. Jeszcze wszystko jest możliwe. Złoty medal jest w zasięgu. W tym momencie, proszę Państwa, niestety urwała nam się łączność z naszymi komentatorami. Ogromna radość w studiu. Cieszę się, Lidia Poniecka. Nie ma co komentować, Paweł Januszewski. Pana tam spojrzy. Ale Paweł Januszewski był bardzo dziwnie spokojny podczas tego biegu. Powiedziałeś, że spokojnie.